Hej, cześć się wam wszystkim. Dzisiaj będzie test kolejnego laptopa, i to jest kolejny laptop, którego chcę przetestować zanim już Windows 7 przestanie działać. Już w niektórych momentach ten Windows nam się buntuje. Tutaj mogę dla przykładu podać, że próbowałem zainstalować GTA 4 GTA 4 do działania wymaga Social Club, czy jak to tam się teraz nazywa, i niestety gdy instalowałem tego Social Cluba, a właściwie sam się instalował, to wyskoczył mi komunikat, że ten po prostu system nie jest wspierany, więc to już powoli się dzieje, ten Windows już powoli przestaje działać, ale chcę przetestować te laptopy, które jeszcze tam mam te komputery, które właśnie na Windowsa 10 są już za słabe, na Windowsie 7 działają jeszcze jako tako tak więc chcę je przetestować póki jeszcze jakoś działa ten Windows 7 jest to kolejny laptop z można powiedzieć tej paczki laptopów którą kupiłem z tam 80 zł tak uproszczając można powiedzieć, że kupiłem go za okolice 10 zł ale może powiedzmy sobie w ogóle co to jest za laptop, jest to laptop HP Pavilion DV8000 jest to laptop 17-calowy, ma matrycę 16x10, 1440x900. Jest to całkiem naprawdę duży laptop. Jest on dość gruby, dość szeroki, dość wysoki. Naprawdę te jego zewnętrzne wymiary są dość pokaźne co może jeszcze do jego budowy, jest zbudowany naprawdę solidnie i to można było powiedzieć, że aż za solidnie, żeby wymienić pastę na procesorze, które tutaj mamy, to trzeba go rozkręcić dosłownie do ostatniej śrubki i to naprawdę zajmuje trochę czasu, bo jest dość skomplikowanie zbudowany i takie na takie wymianę pasty w tym laptopie to spokojnie dwie godzinki musicie sobie minimum przeznaczyć, bo naprawdę trzeba go rozebrać do ostatniej śrubki, ale też widać rozkręcając go, że jest dość solidnie zbudowany, na przykład zawiasy w nowych laptopach są często to przykręcone po prostu bezpośrednio do obudowy plastikowej. Tutaj są jeszcze takie metalowe wsporniki, które idą przez całą długość obudowy, więc to jest naprawdę dość solidnie zbudowany laptop. Fabrycznie, z tego co tak mniej więcej wyczytałem, wychodził on z 512 MB pamięci RAM w jednej kości. W zestawie też był dysk o pojemności 100 GB i taka była mniej więcej jego fabryczna specyfikacja. Do obecnej specyfikacji przejdziemy za chwilę, powiem, jakie porty on posiada. Z lewej strony mamy port zasilania wyjście wideo VGA, wyjście wideo s -video. Mamy tutaj też złącze Ethernet do podłączenia się do sieci. Niestety, tak samo jak w poprzednim Packard Bellu, to złącze jest tylko do 100 megabitów. Mamy tu też złącze do stacji dokowania, czy też takie do rozszerzenia portów. Jest to dokładnie Expansion Port 2. Mamy tu też dwa złącza USB. To małe coś, wydaje mi się, że to jest po prostu FireWire. Mamy tutaj też slot na karty PC Card oraz też mamy czytnik kart pamięci. Z prawej strony na Natomiast mamy z lewej był PC card, z prawej mamy już Express Card, mamy też złącze mikrofonowe i słuchawkowe, dwa złącza USB, mamy tam też napęd DVD, co ciekawe z funkcją LightScribe, czyli możemy sobie wypalać etykiety na płycie. W laptopie mamy jeszcze jedno złącze z tyłu mamy jeszcze modem. Patrząc na te porty, jest naprawdę dość wydaje mi się bogato. Może ktoś powiedzieć, że brakuje przykładowo HDMI, ale w 2006 roku to tak niewiele chyba laptopów miało już HDMI. Nie wiem nawet czy ta tutaj karta graficzna, którą mamy wspiera HDMI. A tak szczerze mówiąc to tych portów jest naprawdę całkiem sporo. Wiadomo w dzisiejszych czasach może wiele z nich jest nieprzydatnych. Ale też możemy rozszerzyć te porty właśnie czy to przez to złącze do stacji dokowania, czy to przez slot na PC kart, czy na ten slot Express Card. Gdzie do tego złączam nawet możemy podłączyć sobie zewnętrzną kartę graficzną. Więc tutaj naprawdę tych złącz jest dużo i też możliwości rozbudowy tego laptopa, dodatkowe złącza też są dość ułatwione. Co jeszcze do jego budowy, ma całkiem niezłą klawiaturę, z pewnością lepszą od tej klawiatury w Packard Bellu. Ekran też jest naprawdę fajny, duży, bo 17 cali, właściwie 17,1 cala. Całkiem niezły, ma całkiem niezłe kolory ten ekran. Generalnie laptop jest zbudowany solidnie, dobrze. Nie mam zbytnio co mu zarzucić, jeśli chodzi o budowę. No może jedyne co mogę mu zarzucić to jakiekolwiek zmiany w tym w sprzęcie, jeżeli byśmy chcieli coś wymienić, jeżeli chcielibyśmy go wyczyścić, zmienić pastę. 2-3 godziny trzeba na to poświęcić, bo trzeba go rozebrać do ostatniej śrubki, a wystarczyłoby zrobić tak naprawdę większą klapę na dole i byśmy mieli już dostęp do tego chłodzenia. Przejdźmy teraz do specyfikacji. Mamy tutaj procesor Intel Core Duo T2400 i zwracam tu uwagę, że to jest Core Duo, nie Core to Duo. Procesory Core Duo były to procesory 32-bitowe, a Core to Duo to już były procesory 64-bitowe, tak więc ten procesor jest jeszcze 32-bitowy. Mamy tutaj dwa rdzenie. Procesor jest taktowany 1,83 GHz. Mamy 2 MB Cache'u, TDP tego procesora wynosi 31 W, czyli wydaje mi się, że mniej niż ten procesor AMD w tamtym Packard Bellu. Co może dla niektórych być istotne, jest to procesor na sokecie, tak więc jest możliwa jego wymiana. Czy będzie możliwa jego wymiana na szybszy procesor, to trudno mi odpowiedzieć, czy ta płyta obsłuży szybsze procesory. Widziałem, że w niektórych laptopach, właśnie HP DV8000, były mocniejsze Cordulo, ale wydaje mi się, że dużo mocniejszych tutaj nie włożymy i też dużo nowszych tu nie włożymy, bo tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, BIOS jest z marca 2006, natomiast ten procesor, który tutaj mamy, miał premierę w styczniu 2006, więc jeżeli wyszedł na ten soket jakiś kord duo 64-bitowy i mocniejszy, ale wyszedł on już właśnie po tym marcu 2006, no to w tym BIOSie tego mikrokodnej pewnie nie będzie. Aktualizacji BIOSu też możemy nie znaleźć już po tylu latach, no i ta wymiana też tego procesora będzie dość utrudniona przez jak ten laptop jest zbudowany, więc w gruncie rzeczy zostajemy z tym korduło, który tutaj był fabrycznie. Jeśli jeszcze na ten soket byłby wypuszczony jakiś czterorodzeniowy procesor, czy czterowątkowy nawet, to taka wymiana miałaby jakikolwiek sens obecnie, ale teraz mi się wydaje, że taka wymiana, gdzie tam byśmy zyskali powiedzmy 200 MHz, i tak by niewiele zmieniła, i tak by ten laptop w codziennym użytkowaniu działał tak jak działa, czyli nie najlepiej. Ale do tego jeszcze przejdę. Co jeszcze ze specyfikacji? Mamy tu dwie kości. Po 2 GB, jeżeli chodzi o pamięć RAM, czyli łącznie mamy 4 GB, jest to pamięć DDR2 taktowana 666 MHz. Tak samo jak w poprzednim przypadku z Packard Belem, ten laptop tak samo wykrywa tylko 3 GB tej pamięci. Gdyby to było ograniczenie tego, że mamy tutaj 32-bitowy system, bo oczywiście mamy 32-bitowy system z uwagi na to, że procesor jest 32-bitowy, to wydaje mi się, że tej pamięci by wykrywał ciut więcej. To chyba zależy konkretnie od laptopa, ale wydaje mi się, że wykrywałby tej pamięci. Tak, od 3,25 do 3,75, czyli ciut więcej, a tak wydaje mi się, że to jest po prostu ograniczenie sprzętowe jakieś tutaj, czy w biosie. W biosie nie ma żadnych ustawień, żeby wykrywało ich więcej, tak więc po prostu wydaje mi się, że to jest jakieś ograniczenie tutaj sprzętowe. Przejdźmy do najważniejszego elementu, można powiedzieć, tej specyfikacji, czyli do karty graficznej, i mam tutaj kartę graficzną NVIDIA GeForce Go 7400. Jest to już karta dedykowana, nie jest to karta zintegrowana jak ostatnio, mieliśmy to w przypadku. W przypadku GeForce Go 6100 ma ona już swoją pamięcią, a dokładnie mówiąc, 128 MB pamięci DDR3 taktowanej 700 MHz. Ta karta wspiera maksymalnie DirectX 9 c co wydaje mi się całkiem ciekawą informacją. Patrząc po nazwach, wydawałoby się, że GeForce Go 7400 jest nowszą kartą od GeForce Go 6100, ale w rzeczywistości jest inaczej i ta karta miała premierę 1 lutego 2006 roku, ale z dato zdecydowanie jest to lepsza karta, ma też mniej nanometrów, tamta karta jeżeli pamięć mnie nie myli miała 110 nanometrów natomiast ten GeForce ma tych nanometrów 90. Jeszcze tylko napomnę o dysku jaki tutaj mamy a mamy tutaj 128 GB Samsunga, jest to dokładnie model PM871B według specyfikacji ma całkiem niezły zapis i odczyt bo to jest ponad 500 MB i na zapisie i na odczycie na sekundę natomiast w tym laptopie jesteśmy ograniczeni do SATA 1, więc i tak tego nie będziemy w stanie wykorzystać. Co do codziennego użytkowania tego laptopa, przeglądanie sieci, no czuć, że to jest już wiekowy sprzęt, to przeglądanie sieci już nie jest takie szybkie, takie bezproblemowe. Trzeba chwilę poczekać nawet na załadowanie jakichś tam prostych stron. Strony ładują się dość długo, przy tym procesor jest dość mocno obciążony, a przechodząc do takich kwestii jak na przykład YouTube, jest tutaj lepiej niż na poprzednim Packard Bellu, bo tam maksymalnie mogliśmy oglądać filmy w 360p. Tutaj już filmy w 4 480p działają płynnie i z tego co pamiętam nie gubią klatek, natomiast już filmy w 720p gubią klatki i już filmów w 720p na tym laptopie nie da się oglądać. Laptop ten momentami wydaje się całkiem żwawy, gdy nie mamy odpalonych żadnych programów w tle, gdy coś tam robimy po prostu w Windowsie. Jakieś tam podstawowe rzeczy, to ten laptop wydaje się całkiem żwawy. Jednak w momencie, gdy już na przykład mamy odpalone pobieranie na Steamie i gdy chcemy coś zrobić w coś innego na tym laptopie, nawet naprawdę jakieś proste rzeczy typu odpalenie notatnika i zapisanie tam jakichś rzeczy, to już wtedy ten laptop nie jest taki żwawy i czasem po prostu cały system potrafi się zawiesić na kilka, kilkanaście sekund i dopiero po tych kilku, kilkunastu sekundach z powrotem się odwiesi i z powrotem możemy coś zrobić. Zdecydowanie to nie jest laptop, na którym możemy sobie przeglądać sieć, oglądać jakieś filmy na YouTube, mieć otwarte kilka kart i jeszcze coś tam w tle pobierać na przykład na Steamie, bo on po prostu temu nie podoła. Przejdźmy już do pierwszych testów. Zacznijmy od benchmarków. Tutaj z uwagi na to, że to jest procesor 32-bitowy, mogłem go przetestować tylko w 3DMarku 2006 i w Cinebenchu 11,5 czy 11,5. Tak więc przejdźmy do 3DMarku. Tutaj już uzyskaliśmy całkiem niezły wynik, nie wiem właściwie z czego on wynika. Ogólny wynik w 3D-marku wyszedł 940 punktów. Wydaje mi się, że ten laptop może już wspierać to SM3.0 w tym benchmarku, czego ani iMac, ani poprzedni Packard Bell chyba nie potrafił, i stąd może właśnie wyszedł ten wysoki dość wynik. Bo dla porównania, ten poprzedni Packard Bell osiągnął 209 punktów, a iMac właściwie można powiedzieć, że z bardzo podobnym procesorem miał 269 punktów. Tutaj jeszcze dla porównania mamy w teście SM2.0 mamy 357 punktów, w Packard Bellu było to 96 punktów, w iMac'u było to 123 punkty. Natomiast test procesora wypadł tu najlepiej ze wszystkich właśnie tych komputerów. W Packard Bell najsłabiej wyszło 1167 punktów, iMac miał trochę lepiej, bo było to 1410 punktów, nawet całkiem dużo lepiej, a znów ten nasz tutaj HP miał 1453 punkty. Co ciekawe właśnie w iMac'u ten procesor jest na Prawie dość podobny. Jedyna różnica między tymi procesorami to właściwie chyba tylko to, że ten w miał 64 bity, a ten tutaj w tym laptopie ma tylko 32 bity. Przejdźmy do Cinebencha. Tutaj, jak zwykle, test graficzny nie chciał się uruchomić, ale w teście procesora osiągnęliśmy 85 setnych punkta, co tutaj już ma jakiś większy sens, bo jesteśmy właśnie pomiędzy Packard Bellem, który miał 64 setne punkta, a między Maciem, który miał 95 setnych punkta. Przejdźmy teraz do testów w grach. Gry testowałem w rozdzielczości 800x600, chociaż pewnie w niektórych starszych grach ten laptop poradziłby sobie z większą rozdzielczością. To już z uwagi na to, że te poprzednie komputery testowałem w tej rozdzielczości, też i ten przetestuję w tej rozdzielczości. Również z uwagi na to też testuję ten komputer w każdej grze na ustawieniach niskich. I przejdźmy do pierwszej gry, jaką jest Half-Life 1. Tutaj ta gra działała jak najbardziej w porządku. Wszystko było bezproblemowe. Gra działała naprawdę całkiem dobrze. Średnio było właśnie w okolicach 100 klatek na sekundę i to było naprawdę przyjemnie się grało przy tych FPS-ach, momentami co prawda były spadki, ale te spadki wynikają z bardzo konkretnych rzeczy po prostu w niektórych momentach tej gry mamy loadingi i podczas tych loadingów po prostu mamy spadki ale potem zrobiłem drugi test w którym chciałem sprawdzić ile bez tych loadingów jakie są właśnie wartości bez tych loadingów 0, 1% low i właśnie z tymi loadingami było to 13 FPS-ów, około tam 14 FPS-ów 1% low Natomiast gdy nie wchodziłem właśnie w te loadingi, żeby się nie wczytywało kolejne etapy tej gry, to te wartości 1% Low wynosiły prawie 50 fps, więc widać, że ta gra naprawdę działa dość dobrze. Idźmy dalej: GTA3. Tutaj też z jednej strony można powiedzieć, że bez zaskoczenia, a z drugiej patrząc na poprzednie testy Packard Bella, to jednak jakieś zaskoczenie jest, bo średnio mamy 94 fps. To jest naprawdę dobry wynik. Wartości 1% Low są na poziomie 54 fps. W tą grę naprawdę Grało się całkiem nieźle, co też wydaje mi się, że dość istotne trzeba zaznaczyć, że w starszych grach tej niskiej rozdzielczości aż tak nie widać, w nowych grach niską rozdzielczość często dość dobrze widać, natomiast w starszych grach ta niska rozdzielczość aż tak mocno nie przeszkadza. Patrząc na te FPS-y, pewnie mamy tutaj jakiś tam zapas, więc i te ustawienia graficzne i tę rozdzielczość można byłoby zwiększyć, ale GTA 3 jak najbardziej jest płynne i zdecydowanie płynniejsze niż na poprzednim Packard Bellu, gdzie ta gra można było powiedzieć, że działała 3 razy gorzej. Hit Man 2 Silent Assassin. Ta gra też działała zadowalająco. Naprawdę bardzo dobrze. Średnio 85 fps, wartości zrób 1% low na poziomie 77 fps. -ów. Nie mam kompletnie nic do tej gry. Wszystko działało płynnie. I tak mam tutaj odświeżenie matrycy 60 Hz, więc w zupełności wystarczające fpsy. I znów dużo, dużo lepsze niż na poprzednim Packard Bellu. GTA Vice City też ciągle całkiem nieźle. Średnio 86 fps. -ów. Tutaj można było powiedzieć, że już delikatnie wartości o wartości 0,1% low, bo są na poziomie 46 FPS-ów, ale to ciągle naprawdę dobre FPS-y. Ciągle w GTA Vice City można na tym laptopie pograć całkiem nieźle. Kolejna gra Tomb Raider 6 The Angel of Darkness. Też działał całkiem nieźle. Te FPS-y są wystarczające do w zupełności płynnej rozgrywki. Nie ma zbytnio do czego się przyczepić. Zarówno średnie, jak i te wartości 0,1% low są w zupełności wystarczające. Kolejną grą był Far Cry 1. Ta gra mnie zaskoczyła. Całkiem Niezłymi FPS-ami, chociaż w tej grze trzeba to zaznaczyć, że te FPS-y dość mocno skaczą. Chodząc tam sobie na zewnątrz, mamy całkiem akceptowalne, ale dość niskie FPS-y. Natomiast wchodząc z jakichś budynków, do jakichś zabudowań, te FPS-y dość mocno skaczą, nawet pod 300 FPS-ów. Tutaj średnio mamy 125 FPS-ów. Wartości 0,1% low wynoszą 44 FPS-y, więc jest naprawdę całkiem nieźle, całkiem płynnie i dało się w tego falkraja pograć. Kolejna gra. Hitman 3 kontrakty bez zaskoczenia też działa dobrze. Średnio 80 fps w wartości 0,1% Low. Już widać, że z roku na rok spada, bo jest o 40 fps, ale ciągle, ciągle ta gra była płynna. Ciągle w nią naprawdę grało się całkiem fajnie. Street Racing Syndicate tutaj średnie wartości są w okolicach 60. Tutaj wydaje mi się, że już była blokada, ale nie widziałem nigdzie w opcjach, żeby tą blokadę zdjąć fps. -ów. Wartości 0,1% Low były w okolicach 45 Ciągle akceptowalnie, ciągle dobrze. Może już nie będę przedłużał tutaj gadania o tych grach, które działają dobrze. Przejdźmy, może, do gier, które działają trochę gorzej. I pierwszą z tych gier są Sims 2. Nie wiem o co chodzi z tymi Simsami 2, bo zarówno na Packard Bellu, jak i na tym komputerze działają źle. Średnio mamy 48 fps. ów To może jeszcze tragiczne nie jest, ale już te wartości 0,1% low w postaci 2 i 4 fps już są złe. Już to jest pierwsza gra, w której poczułem, że jest gorzej, że już ona nie jest aż tak płynna. na uh -huh. Naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Ostatnio też natrafiłem na kilka takich komentarzy, gdzieś tam informacji, że chyba i jej powoli chce, można powiedzieć, wyłączyć, usunąć Simsy 2. Te Simsy 2 były rozdawane kiedyś za darmo, chyba tam w 2014 roku, i podobno niektórym osobom te Simsy 2 one były rozdawane w wersji Ultimate, niektórym się osobom zamieniły na wersję Deluxe, podobno też niektórym osobom zostały one usunięte z biblioteki, więc to po prostu wygląda tak, nie wiem, może pomiędzy testowaniem iMac'a, na którym tych FPS-ów miałem 90, a testowaniem właśnie Packard Bella i tego hpk może był jakiś update, który drastycznie obniżył te FPS-y. No bo wydaje mi się, że na tym laptopie, no to ta gra powinna działać dużo, dużo lepiej i też dużo, dużo lepiej niż na tamtym iMac'u. A działa niestety źle, więc jest jakaś tam możliwość. Jeżeli wierzyć tym komentarzom, które gdzieś tam widziałem w internecie, że coś się z tą grą po prostu dzieje. Ale idźmy do kolejnej gry. Tym razem trafiło na GTA San Andreas. I GTA San Andreas działało całkiem nieźle, średnio 70 fps. -ów. Wartości 0,1% już tak nie zachwycają, bo jest to 29 fps, ale ciągle w tą grę można było bez problemów opograć. Może już tak idealnie płynnie nie było, ale było ciągle naprawdę bardzo dobrze. idźmy dalej, Half-Life 2, i chyba ten komputer z silnikiem Source, bo chyba na Source Half-Life 2 działa, już ma jakieś problemy. To nie jest jedyna gra, którą testowałem właśnie na tym silniku i czuć, że te gry działa ją źle, no może nieźle, źle, działają gorzej. Tutaj, patrząc na średnie fps jest naprawdę bardzo dobrze. Średnie fps w okolicach 100, no przecież to jest naprawdę dobry wynik, ale wartości 1% low są w okolicach 31 FPSów. Szczerze mówiąc, patrząc na te wyniki, wydaje się, że naprawdę gra działa dobrze. Powinna działać według tych wyników dużo lepiej od GTA San Andreas na przykład, ale w tej grze jest dużo otwartych powierzchni, ale też jest dużo takich budynków i dużo zamkniętych powierzchni. W budynkach te fps są naprawdę dobre, ale gdy wyjdziesz już na jakieś Otwarte przestrzenie no to już jest zdecydowanie gorzej. I w budynkach, gdy jesteśmy, tutaj fps -y są całkiem spoko. Te fps -y są naprawdę niezłe. Natomiast gdy już wyjdziemy z budynku, ewidentnie czuć, że te fps -y spadają. Następną grą jest Tomb Raider Legenda. Ta gra działała naprawdę całkiem nieźle. 105 FPSów, średnio wartości 0,1% 1% low na poziomie 54 FPSów i no naprawdę nie ma co tej grze zarzucić. Gra działała po prostu dobrze. Przechodzimy już do gier, które działają nie co gorzej. Pierwszą z nich można było powiedzieć, że były Simsy, potem był Half-Life, a teraz czas na Hitmana krwawą Force, gdzie średnio naprawdę jest całkiem nieźle, bo mamy średnio okolice 70 fps, ale te fpsy sobie trochę skaczą. Minimalne są dość niskie, bo są na poziomie 8 fps. Ów. I tutaj, tak samo jak w Half-Lifeie, jeżeli jesteśmy w jakimś budynku, jest całkiem nieźle, jeżeli wyjdziemy już na jakąś otwartą przestrzeń, te fpsy spadają. Już było czuć w tej grze, że jest gorzej, że nie jest już tak idealnie, bo naprawdę w tych Pierwszy gra, które testowałem, było naprawdę idealnie więcej do szczęścia mi nie trzeba było, zwłaszcza na tej 60Hz matrycy, natomiast już w tym hitmanie było czuć, że jest gorzej. Idźmy dalej do Just Cause. ta gra działała, no nad nie wiem czy akceptowalnie czy to nie jest już gorzej niż akceptowalnie, bo już czuć było, że ta gra trochę zacina. Średnio mamy 30 FPSów, ale już w wartości 0, 1% low są na poziomie 19 fps -ów. no Ta gra jest na pograniczy grywalności i chyba to jeszcze jest, jest ciuć za mało, żeby powiedzieć, że. Ta ta gra jest grywalna, bo naprawdę po graniu w te poprzednie gry, gdzie było naprawdę dość płynnie, no to już było czuć, że w tym Just Cause jest gorzej. Tomb Raider Anniversary działał już w przeciwieństwie do Just Cause naprawdę dobrze. Średnio 140 FPS-ów, wartości 0,1% low na poziomie 87 fps -ów. Naprawdę w większości gier na tym komputerze jestem zadowolony z wyników, które osiągnąłem i widać, że właśnie w tych niektórych grach można byłoby podbić zarówno ustawienia graficzne, jak i rozdzielczość. Ale znów musimy przejść do gry, która działała no nieco gorzej. No nieco gorzej to nawet mało powiedziane. Kolejna gra na silniku Source, Portal, i tutaj też już było czuć, że ta gra działa gorzej. Zdecydowanie było czuć te gubione klatki, ale właśnie w niektórych momentach. W niektórych momentach gry było całkiem spoko, były całkiem niezłe FPS-y. Natomiast w niektórych już momentach, zwłaszcza w tych komorach testowych, czy jak to się nazywa, gdy patrzyliśmy na nie, to dosłownie było: odwracacie się i fps spadają o połowę, może nie o połowę, ale w nie było czuć spadek tych FPS-ów. Widać to też trochę po tych wynikach, które tutaj osiągnąłem, bo średnio mamy 34 FPS-y. Wydaje mi się, że to całkiem, no nie najlepszy wynik. Wartości zaopcie 1% low są na poziomie 3 FPS-ów. To już nawet widać chyba na tym wykresie, że to nie działa zbyt dobrze, ale co ciekawe na poprzednim komputerze, na właśnie tamtym Packard Bellu, który miał teoretycznie gorszą kartę graficzną, procesor w teorii też był gorszy, te FPS-y były lepsze. Jedyna różnica można było powiedzieć, która działa Chyba na niekorzyść tego komputera to to, że jest on 32-bitowy. Być może na tamtym komputerze odpalała się wersja 64-bitowa? Tego nie wiem, no ale to jest jedyna rzecz, która różni jakoś mocno te komputery, bo innej różnicy w tych komputerach no, nie widzę. No poza tym, że tamten komputer był z procesorem AMD, być może tutaj silnik Source lepiej działa na procesorach AMD, chociaż mogę tylko gdybać. Patrząc po wynikach w tych grach, które były naprawdę całkiem niezłe, stwierdziłem, że ten laptop nie wiem, czy mógłby być uznany wtedy za gamingowy, ale żeby być gamingowym, wydaje mi się, że powinien całkiem nieźle radzić sobie z Crysisem, jeśli takie miano miałby dostać. No już można powiedzieć, że pierwszy cud, że w ogóle uruchomił tego Crysisa, no ale w grze niestety okazało się, że tak dobrze nie jest. Średnio mam 17 FPS-ów, wartości z ropsznikiem low są na poziomie 4 fps więc no niestety gamingowym chyba go nazwać nie. Nie można, ta gra wyszła jakiś rok po premierze tego komputera i już nie działa zbyt dobrze. Left 4 Dead chyba też działa właśnie na silniku Source. Idealnie nie jest. Średnio 31 FPS-ów. Wartości 0,1% low na poziomie 18 fps -ów. Dobrze nie jest, ale lepiej grało mi się właśnie w tego Left 4 dead niż na przykład w Portala, bo tamte spadki były już dużo, dużo większe. Przejdźmy dalej do Tomb Raider Underworld. Wcześniej go nie testowałem z uwagi na to, że albo ta gra nie działała, albo mieliśmy zbyt małe fps -y. Tutaj też zbyt dobrze nie jest, bo średnio mamy 10 fps -ów. No tak naprawdę to jest pokaz slajdów i momentami jest jest tak, że jakaś klatka wyświetla nam się przez kilka sekund, więc to naprawdę jest no, zbyt słaby sprzęt, żeby w tą grę pograć. Wartości 0% 1% Low, jak i minimalne, no, też są tragiczne, bo to jest 1 dziesiąta FPS-a. Przejdźmy do niestety ostatniej gry w tym zestawieniu. Są to Simsy 3 i co ciekawe, one działają dużo gorzej od Simsów 2. Patrząc na wartości 0% 1% Low, to działają nawet lepiej. Średnio mamy 34 FPS-y, no jakoś od biedy w to pograć można, ale zdecydowanie zbyt przyjemne to nie było i przydałby się do tej gry jakiś lepszy sprzęt. Podsumowując już te testy w grach, czuć, że czasem było tak niespodziewanie, może niektóre wyniki były niespodziewane, bo spodziewałem się po niektórych grach lepszych wyników, na przykład w portalu sądziłem, że te wyniki powinny być lepsze, no ale były jakie były. Też niespodziewanym było to, że na przykład Sims 4 się nie chciało włączyć. Być może jest to spowodowane to, że mamy tutaj 32-bitowy system, ale jednak w Origin gdy jakaś gra jest 64-bitowa, tu nie możemy jej po prostu pobrać. Simsy 4 mogłem pobrać, więc wydocznie mają wersję 32-bitową, ale jednak nie chciała się uruchomić. Chociaż chciałem też spróbować z wersją ze Steam'a, ale ta wersja Steam'owa już w ogóle nie ma wersji chyba 32-bitowej, bo nie mogłem jej nawet zainstalować. Tak jak już wcześniej wspominałem, próbowałem też odpalić GTA 4. Niestety tu nam wyskoczył błąd związany z tym Rockstar Social Club, czy jak to się teraz tam nazywa. I wiele też nowych gier, które próbowałem, uruchomić. Na przykład na tamtym Packard Bellu uruchomiłem taką grę, która się nazywa Turm Oil. To jest chyba jakaś niszowa gra, jakiś indeks czy coś takiego. To chyba nie jest zbyt duża gra. Ale na tamtym Packard Bellu no działała nie najlepiej. Na tym komputerze zdecydowanie działałaby dużo lepiej, ale nie mogłem jej zainstalować, bo jest chyba tylko 64-bitowa. I naprawdę przejrzałem całą bibliotekę na Steamie i tych gier, które są tylko 64-bitowe jest naprawdę masa. Myślałem, że może na jakiś niskich bardzo ustawieniach zadziała na przykład Dead Island ale też nie mogłem jej zainstalować, bo tylko 64 bity tak generalnie gry, które się już włączyły pomijając niektóre tytuły działały naprawdę nieźle w 2006 roku mieć taki laptop naprawdę było coś fajnego bo gry działają na nim całkiem nieźle, no potem z czasem to już pewnie bywało gorzej, bo już gry z 2007 czy 2008 działają już gorzej, no więc to był laptop który jeżeli kupilibyście sobie w 2006 roku, no to tak na używanie rok, dwa do grania, bo, bo potem gry nie działały na nim już zbyt płynnie, też wydaje mi się, że trochę ograniczeniem tego sprzętu jest ten procesor 32-bitowy. Gdyby była tu mocniejsza jednostka, może te gry by działały dużo lepiej. A jeszcze teraz mi się przypomniało, że na przykład z takich gier testowałem też jeszcze CSGO. Nie ma go w tych wynikach, z bardzo prostego powodu. Gra się włącza, można tam sobie w menu pochodzić. Menu już klatkuje, co już może sugerować jak ta gra działałaby, ale niestety przy wczytywaniu map, przy wczytywaniu gry, gra się po prostu wyłącza. Więc na przykład z CSGO to było tyle. Przejdźmy może już do takiego Podsumowania całości. Komputer całkiem fajny, z 17 cali naprawdę mi się korzystało dość dobrze. Klawiatura niezła, touchpad może nie idealny, ale akceptowalny. Pewnie największą wadą tego laptopa jest jego specyfikacja. I można by powiedzieć, że szkoda, że ten laptop przez tą specyfikację jest nieużywalny, bo ta zarówno klawiatura, ten touchpad, ten ekran w zupełności niektórym osobom by wystarczyły w 2022 roku, gdyby w tym laptopie chociaż była, nie wiem, pierwszej, drugiej generacji trójka ze zintegrowaną grafiką już by z tego laptopa dało się jakoś korzystać a tak to po prostu można byłoby go nazwać elektrośmieciem, no bo do codziennego użytkowania się nie nadaje u mnie taki laptop raczej na elektrośmieci prędko nie trafi bo to jest całkiem niezły sprzęt do tego żeby zainstalować Windowsa XP on tu fabrycznie wychodził z xp ma licencję Windowsa XP mam tutaj napisane na nim pięknie że właśnie był wypuszczany z xp ale obsługuje też Windowsa Vista i do takich właśnie rzeczy związanych Związanych z XP, gdy potrzebujecie starszego systemu, czy żeby w coś pograć, czy żeby coś uruchomić, ten laptop naprawdę jest całkiem niezły. Jakiś czas temu wyciągnąłem mój stary telefon z szuflady. Okazało się, że coś tam jest z softem, nie tak. I szukając jak rozwiązać ten problem, jak wgrać nowy soft, okazało się, że po prostu potrzebujemy Windowsa XP. I wtedy taki laptop, na którym mamy zawsze zainstalowanego Windowsa XP, no to się wtedy przydaje. Więc do takich zastosowań można powiedzieć, że taki sprzęt jest niezastąpiony. I wydaje mi się, że ostatecznie ten komputer skończy właśnie z Windowsem XP i będzie używany sporadycznie. Do tego, żeby coś właśnie na tym XP-ku porobić, gdy na przykład już Windows 7 czy Windows 10 nie będzie tego obsługiwał. Właśnie chyba najgorzej w tym laptopie szkoda, tego, że on jest naprawdę całkiem fajny. Ten ekran, ta klawiatura, ten touchpad, to wszystko z zewnątrz można było powiedzieć, że jest jeszcze w 2022 akceptowalne. Gdyby on miał ciut lepszą specyfikację, można byłoby z niego korzystać, no a tak to już niestety pewnie wiele osób by wyrzuciło go na śmieci. I jeszcze jedna ciekawostka, którą zauważyłem, gdy ten laptop rozkręcałem. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, czy może faktycznie tak było, ale możliwe, że w jakimś 15-calowym HP-ku była dokładnie identyczna płyta główna, co w tym 17-calowym laptopie, bo wydaje mi się, że tam jest użyta przedłużka do napędu DVD. Po prostu 17-calowy laptop jest trochę większy. No i już to złącze wlutowane było po prostu za daleko, więc po prostu ktoś tam użył przedłużki. Zamiast projektować nową płytę główną, to po prostu wykorzystali to z 15-calowego modelu, co w sumie jest chyba dość oczywiste. Co jeszcze z fajnych rzeczy o tym laptopie? Mamy tutaj dwie zatoki na dyski i dwójpółcalowe, tak więc co jest całkiem, można powiedzieć, fajne. Możemy mieć w jednej na przykład dysk HDD o dużej pojemności, a w drugim jakiegoś mniejszego ssd -ka. Fajne jest też to, że mamy tutaj dość szeroką możliwość rozbudowy tego laptopa, a właściwie to może nie rozbudowy, co właśnie chodzi o te porty, właśnie ten Express Expresscard, o ten PCcard, o to złącze do stacji dokowania. To naprawdę wydaje mi się, że w tamtych czasach był jeden z lepiej wyposażonych laptopów w porty. Jeszcze może taka jedna ciekawostka o tym laptopie. Gdy go zobaczyłem tak z zewnątrz pierwszy raz, on, ten wygląd tego laptopa wydał mi się znajomy. Jednak nie wiedziałem gdzie go wcześniej widziałem. I potem kiedyś tak oglądając jakiś losowy odcinek The Office, okazało się że właśnie z między innymi, nie wiem czy z konkretnie tego modelu, ale z bardzo podobnego modelu korzyst, korzystała tam chyba Pam czy ktoś, nie pamiętam już dokładnie kto. I właśnie w drugim serialu, w którym też widziałem tego laptopa, to było DOC. Oba te seriale były właśnie Kręcone w okolicach 2006 roku, to znaczy któreś z sezonów były kręcone w tamtym czasie, więc nic dziwnego, że w sumie korzystali z tego typu laptopów. W sumie w DOC to tam chyba wszystkie komputery były z HP. Co ciekawe, na przykład w DOC często na biurku leżał na przykład iMac, w sumie taki sam jak ten, co który testowałem jakiś czas temu, czyli taki 17-calowy kord duo, a w danej scenie aktor używał po prostu jakiegoś laptopa. Czasem to był MacBook, a czasem właśnie to był taki HP, jak tutaj testowany dzisiaj i może już ostatnia ciekawostka, którą znalazłem. W sumie to ten laptop nie był tani wtedy, bo kosztował około 1000 dolarów, czyli wtedy to było około 3000 zł na dzisiejsze pieniądze. Dzisiaj to by było jakieś tam chyba 4500, więc w sumie on był w podobnej cenie co właśnie ten iMac w podstawowej wersji i w sumie specyfikacji jakiejś dużo lepszej nie miał, no może poza tą kartograficzną, bo procesor, RAM i dysk w sumie był bardzo zbliżony. Natomiast ten laptop ma zdecydowanie lepszą kartę graficzną, bo w podstawowym iMacu była zintegrowana karta Intela. No niezbyt dobra. Muszę jeszcze też powiedzieć, że tutaj już ze sterownikami do tej karty graficznej nie było problemu, były one bez problemu dostępne na stronie NVIDIA. Ale już kończę to powoli, bo się już i tak za dużo rozgadałem. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie dotyczące tego komputera, możecie je zadawać w komentarzach. To było na tyle. Na razie, cześć.